Wychodzą, no. Które mamy bardzo bogate. Ale to miejsce dzisiaj będzie tętniło przede wszystkim smakami małopolskich. Cieszę się, że razem z naszymi mieszkańcami będziemy mogli próbować tego, co Małopolska ma najlepsze, a wiemy, że te nasze smaki małopolskie są naprawdę, naprawdę smaczne. Także w imieniu władz samorządowych miasta i gminy Myślenice, w imieniu własnym życzę wszystkim naszym gościom, mieszkańcom przede wszystkim smacznego, no i dobrej, udanej zabawy i bardzo serdecznie, panie marszałek, dziękujemy za to, że Myślenice znalazły się na mapie Małopolskiego Festiwalu Smaku. No i mam nadzieję, że to nasze miasto, myśliński rynek też na stałe zapisze się już w kalendarzu tej imprezy również na przyszły rok.